Także wiecie Państwo co? Tutaj jest na Pradze południe. Teraz też spotkałam człowieka miłego, który jest kurierem i donosi wszystko. I T-Mobile, telefon nam przyniósł, kurier i kartę. Telefon za złotówkę, T-Mobile, Huawei, kartę na podpis, proszę Państwa. No, także telefon to za darmo rzeczywiście. A to będzie abonament, będziemy opłacać. Ale wiecie Państwo co? Nie ma uniwersama. Praga, Pragu. Praga, Pragu. Państwa zobaczą. Pierwsza linia metra to nie, to jest pierwsza pętla tramwajowa, a tam jak jest ta cała wiocha na płocie, jubilerska, Auchan, bo to był rząd, potem był, co tam było? Real, tak? Chcieli tego Realu, tej nazwy. A teraz, proszę Państwa, jest Auchan znowuż. Że żyć, nie umierać, Warszawa. Nie ma już tego, proszę Państwa, nie ma uniwersamu, nie ma uniwersam i po uniwersami. Ale po co my to pokazujemy, po co my to w ogóle mówimy w naszym radiu? Tok FM, Errol, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Mówimy to po to, żeby pokazać, tylko że jesteśmy cały czas na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Jak to mówią moherowej w Warszawie, że nie wiadomo kto, nie wiadomo co, no bo właściwie ten kurier okazało się, że mieszka tutaj na Igańskiej w naszym bloku. No, mieszka na Igańskiej w naszym bloku. No i to jest tej znajomej naszej syn. Nieważne co kto robi, kto się czym zajmuje, ale on fajną pracę ma jako kurier. Sobie sporo zarobi. Ale pamiętam, przypominam sobie, że na niego też kiedyś, jak jeszcze tu przechodziłam, przejść nie można było, bo pełno było tych dupków, tych głupków w przejściu na podwórku, w bloku nawet. Także nawet dzwoniłam na policję. No to tak głupio, że na tych, którzy tu mieszkają, że nie można przejść. A teraz człowiek się tak wyrobił przez pracę, Państwo zobaczą, dla społeczeństwa, no bo on jest takim kurierem, nie wiem, co on na tym zarobi, czego on nie zarobi, co on ma, czego on nie ma. Proszę Państwa, taki skromny, bo on nie zna się na telefonach, przynajmniej to, co my tutaj zamawiamy, on tylko dostarcza, ale taki już wtajemniczony w sprawę i nie interesuje się takimi innymi rzeczami, jak kiedyś był takim tym chuliganem, prawda? Także Państwo zobaczą, dlatego mówię specjalnie, żeśmy i policję tutaj nasyłali i to i tamto. Jak ludzie się zmieniają, to tylko Państwo zobaczą, jest u nas, u tych świadków Jehowy, że jak ludzie nie słuchają, bo to może być jedna owieczka, a są same za łzy dookoła, to się my tym nie mamy zrażać. Ale pod wpływem sytuacji, pod wpływem wydarzeń w rodzinie ludzie zmieniają się. I tak jak wczoraj nie słuchali Ewangelii, nie chcieli Biblii znać, nie chcieli, w ogóle wstydzili się do świadków Jehowy przyznać, że przez próg przeszli, że do ich domu weszli, że z nimi rozmawiali, że oni kawę postawili nawet świadkom Jehowy, bo tutaj miałam takiego pana Włodzimierza na Igańskiej 10, proszę Państwa, językoznawcę. Pan Włodzimierz z Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor. No to on zawsze, jak myśmy już do niego jechali, to on mówi, że włącza wodę na kawę. No dobrze, to żeśmy tam drugą, trzecią kawę, bo to jeszcze ile naprawdę było za 20 parę lat temu. Człowiek te kawy mógł pić, teraz też mogę pić, no ale już bez przesady. No to pan Włodzimierz, językoznawca, i tak mówi, że ten pan Jezus Chrystus jest tak różnie tu odmalowywany przez tych artystów, że jako dziecko. Ja mówię, no to dziecko chyba dla dzieci, no ale troszeczkę prawdy, troszeczkę realiów trzeba, bo w Biblii sporo jest tych realiów. Także pan Włodzimierz, językoznawca, z nami raz w tygodniu spotykał się, rozmawiał. Przemiły człowiek, ale jaki przemiły, Boże, żeby tacy ludzie, wiecie Państwo,
świeccy byli i być może wydarzenia, być może coś w rodzinie się dzieje, coś się stanie w jego życiu. Człowiek się zastanowi nad sensem życia. Czy to warto na te tace oddawać pieniądze? Czasem ludzie to wszystkie pieniądze swoje oddają na tace. Jak są samotni, nie mają rodziny, bo ja nie lubię właściwie takich babek, że wszystko na wnuków, na to. Ja mówię kobieto, myśl o sobie, no przecież musisz się realizować duchowo, a tutaj wiecie Państwo, w tym świecie moherowym, bo to jest Polska, a człowiek jak tak żyje, no to potem już mu się żyć nie chce i na wnuków daje wszystko, na wnuczki. A w Ameryce jak babka 105 lat miała, to tylko dlatego, że właśnie wnuczki po studiach wszystkie pokończyły, to ona też w wieku 105 lat studiowała. No to więc tutaj w Polsce, a na dobrej 56 Uniwersytet Warszawski, jak mamy sesję całonocne czuwanie, proszę Państwa, no to niech Państwo sobie pójdą tam na uniwersytet. No taką von Lipski wyślę. Po pierwsze, ona była zniechęcona, że musiała 10 zł, to jest na 2 lata, to jest tyle co nic. Internet codziennie, 3 godziny książki. Wszystko, co chcesz, można tam nawet spać w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na dobrej 56. Można nawet spać. A ona nie chciała, ale jutro jej zasponsoruję, ale jutro raczej nie, bo ona też musi mieć czas, a jutro jedziemy na casting. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita Barbie, Baby, Langström Extra. Tok FM, Eurokoncita. Barbie, Baby, Langström Extra. No, także proszę Państwa, nie bądźmy przesadni, bo czasem tutaj rzeczywiście gapią się niektórzy, tak jak ty byś, jakbyś im całą rodzinę wymordowała. Są przesądni. Albo wiecie Państwo, że ludzie zmieniają się, bo myślą, że ktoś jest na przykład o innej orientacji, to u niego w domu to nie wiadomo, co się dzieje. No to wiecie Państwo, mohery, jak zaczną wymyślać, to u nich nie ma granicy. Oni nawet, wiecie Państwo, jak to ta linia mysia jest teraz, to kiedyś jak policja, 11 listopada, no to wszyscy z kamieniami. Ja mówię, no to co, z kościoła lecicie ze mszy i z kamieniami? Także ludzie też, jak coś się dzieje w życiu, zmiana, zastanawiają się, Boże, to my tu się modlimy do Boga, a do jakiego Boga się modlicie? No to więc, jeżeli wyrzucacie imię Jahwe do śmietnika, Biblię do śmietnika, drugie przykazanie wyrzucacie, usuwając świętości, usuwacie świętości, no to jakże nie jesteście wykluczeni? Jesteście wszyscy wykluczeni, tylko na niebieski wóz i wywieźć was na taczkę, jak kiedyś laleczka Czaki, wiecie Państwo, ona trafiła na wysypisko śmieci. No taka laleczka z nożem. Taki ciekawy film, ale bardzo straszny. Nie proponuję za bardzo oglądać laleczki Czaki. Taką laleczkę Czaki wyrzucono na wysypisko śmieci, jeszcze przez młynek, jeszcze przez maszynkę, przez tasakator, segregator. Miała być zniszczona, miała być spalona. I wtedy, kiedy ona była już pokonana, ta laleczka Czaki, niby, to ona wtedy ożyła i z tym nożem zaczęła. Ja to wszystko wyniszczę, ja to wszystko zniszczę na tym, proszę Państwa, placu Grzybowskim. No czy gdzieś, wiecie Państwo, laleczka Czaki. To kiedyś oglądałem już naprawdę ze 30 lat temu. Czas leci, przepraszam bardzo. No, także uniwersamu nie widu, nie słychu, Państwo zobaczą. Ulica Aleje Stanów Zjednoczonych, ale to nie są Stany Zjednoczone, to nie jest Anglo-Ameryka, Białystok i Marcinek Paszkę nie mieszka, wraca Marmareczka, który też ani grosza teraz nie ma, ludzie nie mają nawet grosza. Proszę Państwa, jak ludzie sobie żyją, jakąś rencinę mają z opieki, jakąś rencinę mają z ZUS-u, to już wtedy to tak wygląda, jakoby Pana Boga za nogi chwyciły diabła, za ogon.